Siemano widzowie, patrzcie jaki zarąbisty kubek mam, nastraja do Halloween. Oczywiście ja tego święta nie obchodzę. Tak tutaj taką głównie zabawę. Tytuł odcinka, jeśli zgadliście tytuł odcinka, zostawcie kciuka w górę i suba dla zasięgu. Lecimy. Halloween wywodzi się z pogan, ale jeśli ktoś tego nie kultywuje, nie jest poganinem. Dlaczego? Już wam opowiem. Halloween to jest stara tradycja wywodząca się z pogaństwa, zapoczątkowana w Prusach Wschodnich, w Stanach oraz w Wielkiej Brytanii. Jednakże, jeśli ktoś traktuje Halloween jako zabawę, to nie oznacza od razu, że nie ci Chrystusa, nie jest chrześcijaninem, wąt z Polski, nie katolik. To już sprawa osobista, kto jest katolikiem, kto nie, nie będę mówił, kto jest, kto nie. Ale traktujcie Halloween głównie jak zabawę. To znaczy na co dzień zabawa z cukierkami, w zabawach na świetlicach szkolnych itp. itd. Halloween to jest nic innego jak zabawa z cukierkami, cukierka albo psikus itp. itd. Ja osobiście nie chodzę w Halloween, ale czasami jak jest moja kuzynka i chcę, żebym z nią chodził, no to się zgadzam i z nią chodzę. Co zrobić? Obstrzygłem się specjalnie przed usuwaniem ósemki, które mam w poniedziałek. Więc przez co raczej to wtorku do środy nie liczcie ode mnie na materiały, bo ja mam rano usuwanie ósemki i raczej nie będzie mi się kwapiło, żeby materiały dla was nagrywać, bo nie będę mógł pić kawy, nie będę mógł pić herbaty, zbytnio nie będę mógł niczego twardego jeść, tylko głównie lody. I podejrzewam, że wrócę, to będę pewnie się na lewym boku regenerował, bo na prawym nie mogę. Raz, że kostka nie do końca wyleczona, ale już w porządku. A dwa, że będę mieć z prawej strony usuwaną górną ósemkę. Także nie będzie ode mnie od poniedziałku do środy raczej dużo materiałów, o ile w ogóle będą. Wpadajcie materiały, wariaty. Wpadacie na materiały, wariaty. Do zobaczenia. Pa! Przepraszam za przejęzyczenie. YOLO.